Siemano, witam wszystkich. Wersja zimowa. Także no niestety temperatura. Słuchajcie, zobowiązuje. Prawie minus 2. I przyszła przejściówka. Żebym mógł sobie z wallboxa, na razie tutaj zawiesiłem, bo jest minus 2, to nie chce mi się testów robić na zewnątrz. Stać i tam marznąć. Wolę, żeby sobie tutaj widział, a kabel był sobie na zewnątrz. Przejściówka, która by była potrzebna, bo wallboxy mają typ 2, albo tam inne mają 3 typy, nie? A ja mam trojaczka na typ 1. Takie coś mam, o. A tutaj jest wtyk typ 2. Ja też mam taki kabel tutaj, co się podklina pod, no też jakiegoś tam pod ściankę, pod słupek albo pod coś, zaraz mi cegła zjedzie. Tylko zauważyłem, że ten kabel ma te wszystkie bolce głębiej i tak naprawdę mógłbym go użyć jako przejściówki, ale musiałbym obciąć tyle. No to raczej nie bardzo temat taki, żeby obcinać. O, tutaj widzicie, te bolce praktycznie, jak zbliżymy, praktycznie wystają. Także przejścióweczka. Tak już na wstępie powiem, do przejściówki link w opisie będzie filmu, bo nawet firmy nie ma. Powiem wam, o, takie pudełko mi przyszło, adapter i tyle, nie? Także do przejścióweczki będzie link, przy okazji jakby kogoś też produkty do Olara, bo będziemy dzisiaj dalej testować wallboxa z Dalara. No joj, da Olara. Cegła wisi, cegła mi się przyda, będę sobie cegiełkę ze sobą teraz woził. Ciepła woda użytkowa zaczyna się grzać, także poszło obciążenie i już trzeba doładowywać baterię z sieci. Teraz ustawienie mam takie, że mi się rozładuje bateria do 25,5, to ją ładuję do 26,5. Pod około 80 amper podchodzi ładowanie, no i takie jest właśnie pstryganie, włączanie, wyłączanie. Ale zobaczę, jakie to straty długodystansowe, bo jak na razie to nie ma problemu. Także jest na wallboxie ustawione 6 amper, oczywiście tu nic nie widać. O, po co? Jaj, za daleko. Wróć pan, wróć. Powiem wam, zaczyna mnie denerwować to klikanie. Zapniemy mu maksymalnie na 16 amper i zaraz ok, complete i idziemy piąć tego gada do trojaczka. Czapkę włóż, moment, chwila, moment, mam za chwilę jakieś zatoki, nie złapały, nie ma co ryzykować. Słuchajcie, idziemy. Niby 2, minus 2, a bagno takie mi się tu zrobiło. Zaraz wam powiem, dlaczego też poszedł wallbox, dlaczego poszedł 10 metrów kabla. Słuchajcie, no przejściówko, no nie ma tego guzika. Ja już się zacząłem dowiadywać, o co chodzi, bo jak jest ten guzik, no to on rozłącza ładowanie, prawda, w cegle. Tutaj nie ma, i dzwoniłem do Huberta jeszcze do kogoś, żeby na spokojnie wyciągać, bo tutaj są jedne bolce, są dłuższe, drugie są krótsze i te od komunikacji są krótsze i ono rozepnie to ładowanie. Tylko no nie drzeć na siłę, tylko na spokojnie. Jest pierwszy problem z takim adapterem, zobaczcie, trojaczek ma takie zabezpieczenie na tą klapkę, nie? Normalna wtyczka jest okrągła, tutaj nie, także trzeba już tu wsadzić się jedną ręką, to robi palucha. Dopchnąć do pełna, bo można złamać to niestety, no życie. Trojaczek, czyli Mitsubishi IMF, jest jeszcze Citroen C0 i Peugeot Ion. Buda prawie jeden ciort, wszystko jeden ciort, tylko no, kolory inne tam pierdołami się różnią. Także, o, właśnie, już sobie zamontowałem gada. Tam koleżka już walczy dzielnie. Podejdźmy może jeszcze. O, wstępny film mam zrobiony z odpalenia układu, ale ten tydzień niech sobie popracuje. Dzisiaj takie temperatury na minusie, także walczy, walczy dzielnie. Defrosty patrzyłem, nie wiem, czy coś 2 godziny, jakoś tak powiem wam, nie pamiętam, nie obserwuję, ale wszystko mi się to ładnie zapisuje na licznikach zamela, w supli. Tutaj pas standardowo. Tego pasa, żeby nie było, to trzeba było tam czujnik przełożyć, żeby po prostu dłużej grzało pompę. Ale jak widzę, po CLP innych rzeczach, to mi to ten pas niczym nie przeszkadza, to na razie zostaje, nie gościu, prawda? Pas nie przeszkadza. Nie, ty jesteś biały, tylko ty już się coraz bardziej czarny, kolego, robisz, wiesz? I wszędzie tego nosa wepchasz, naciągasz kable, inne rzeczy. Jesteś rozbójnik normalnie na całego. Fotowoltaika po prostu dzisiaj umarła. Coś tam jest tej produkcji, ale to jest taki szczegół, szczególik. Trzymaj, chodź. Trzymaj, masz. Łapaj, łapaj. Wyganiaj się trochę.
Trackery poblokowane, bo ta pogoda jest straszna, słuchajcie. Ale dobra, bo się znowu rozgadam nie o tym, co trzeba. Pieszaczek, popatrzcie, fajny taki. Kabel już umurusany. I tak, pierwsze to właśnie, no, długi kabel to i się pląta. No to zakładam najpierw, to później ściągam. Trzeba tu jakąś kolejność za ten... jakąś kolejność trzeba tu zrobić. I temat taki właśnie, jak miałem 5-metrowy, on mnie stawał stamtąd. No i tutaj maksymalnie, gdzie jest, widzicie, odbite to koło, mogę stanąć, więcej mi tego kabla po prostu brakło. A utwardzone mam dopiero tak za studnią tam. Tutaj nie jest utwardzone, bo nigdy nie miało stać auto. Bagno się zrobiło, asfalt mi się rozpuszcza. Kiedyś może ogarnę spokojnie. Tam mam wszystko w miarę utwardzone, nie ma problemu. Gdzie trawa wyrosła, trzeba będzie jeszcze ją zedrzeć i dosypać żwiru. A tu już jest na twardym i teraz 10 metrów kabla i jeszcze mi tam zostało, także można będzie sobie i tak zajechać, i tak zajechać. Zapinamy wtyczku. Powiem wam, trochę mi się to nie podoba, no ale muszę z tym przeżyć, bo tu jest długość ramienia, prawda? Już to ciągnie. A tutaj jest taki kolega, co lubi ten kabel podgryzać. No i już opierdzielki za to były, tak? Już opierdzielki za to były, nie jedne, bo ja tutaj lubię sobie podgryzać ten kabel. Przyniosłem, żeby ten... O, tu masz do gryzienia, gościu, dawaj tu. Dawaj tu, idź tam. Więcej obsie jak... w temacie, dobra, ładujemy. Lecie 16 czy nie? Dmuchowa się wrzuciła. Finalnie wallbox będzie tutaj. Ja ten ucho tutaj obetnę i wallbox tutaj będzie wyżej, po prostu wisiał, tylko mówię, dzisiaj taka pogoda, że mam daleko gdzieś robić testy na zewnątrz, minus 2. Wolę się pobawić w środku. O, tu ciepełko, fajnie. Super. Tutaj w środku mam 16 stopni, jak się z pola przychodzi, to normalnie z majątek. I leci nam, słuchajcie, 14 i 2. Więcej nie puści po prostu ładowarka pokładowa, także bardzo fajnie sobie to leci. 3,2 kW sobie leci. I tak, nic teraz nie zrobię. Jak się ładuje, nie mogę zrobić kompletnie nic. Tutaj jest z boku taki przycisk stop. O, ten przycisk jest do właśnie typu 2, bo jak zapinacie typ 2, prawda, wtyczkę, no to wam reguluje tą wtyczkę. Tutaj nie reguluje i dlatego też właśnie się zastanawiałem, czy wyłączyć najpierw ładowarkę, później wypiąć. O, zaraz zrobimy właśnie test, przetestuję. I dzisiaj też chcę przetestować jeszcze temat tutaj kart. Bo ten wallbox ma karty. On jest na karty i zaraz będę bawił się z tymi kartami, czy to działa, czy nie działa. To jest bardzo proste urządzenie, to tylko jest, tak jak w ostatnim filmie mówiłem, kilowatogodziny, można ustawić czas do 12 godzin co godzinę, za ile ma się uruchomić, wyświetlacza, żeby był, nie było, jak nie działa, i jeszcze mamy, co tam mamy jeszcze? Nie pamiętam już, a kilowatogodziny, zliczanie ogólnie, a tam były ampery, o właśnie ampery, i do karty tam jest, i tyle, to się tylko przeklikuje, żadnych cudów nie ma, także bardzo proste urządzenie, wszystko jest sterowane za pomocą tego guziczka takiego, no tutaj tylko na dotyk jest, także się zgubiłem, ale dobra, rozepnijmy go, wepnijmy ten guziczek z boku, teraz wciskam stop, tylko żeby się ostrość znalazła. Mi się lampa odbije. Klikłem guzik, pyk. Wyłączyło ten falownik. Wyłączyło ładowarkę, także trzeba iść teraz tam wpiąć i wypiąć. Ale spróbuję to troszeczkę, spróbuję go oszukać. Jak mu teraz wyłączę zasilanie, on jest zapięty. Co on zrobi? Wyłączyłem mu zasilanie. Zapiąłem mu zasilanie. Co on zrobi? Coś w nim kliknęło, standardowo. On widzi, że ma podłączone auto. 0,3 ampera, ale widzi. 0,6 idzie i ładuje. Także od nowa nam ładuje auto. Czyli dla mnie to jest dobre, bo nie będę musiał tam łazić. Tylko ja sobie teraz biorę. Wyłączam go. Pyk. Tak. Jak go wyłączę, mogę coś robić? Czy nie? Teraz sprawdzimy, czy ja coś mogę robić, czy nie mogę. Ja jednak nie mogę nic zrobić. Muszę odpiąć od auta, inaczej nic tu nie zrobię. Dobra,
Idę odpinam, pobawię się tą kartą i pokażę wam, jak to działa z tą kartą. No i zaraz wyjdzie, że co w ogóle auto nie powoduje. Według instrukcji te kartę tutaj przepisałem. To jest po prostu przyłóż, on tam się zaloguje, jedną, drugą kartę, dobra, ok. Jeszcze podłączyłem auto, ładuje. Wyłączyłem wszystko, powyłączałem. Podłączyłem jeszcze raz, się ładuje, pewnie nic z tego nie, poszedłem sobie, wracam, no jednak mryga. Daje mi przyłóż kartę. No to przykładam. Zapiszczało, nic się nie dzieje, także idę wypiąć auto, wpiąć jeszcze raz i zobaczyć, czy to zadziała, bo za chwilę się okaże, że w ogóle sobie teraz nie poładuję nawet z kartą. No i pobawiłem się, słuchajcie, trochę instrukcji, trochę za tam poczytałem. I tak, procedura jest taka, że najpierw przykładamy kartę, a później podpinamy auto do ładowania. No jak się ma wallboxa, prawda, na zewnątrz, nawet kabel na nim zawinięty, to prawda, przechodzi się pyk, bierze się kabel, się idzie ładuje. No i dla mnie to jest bardzo logiczne. W mojej sytuacji ma jest wallboxa tu, albo tam, trochę kłopotliwe, ale nieważne, nie? Teraz odpaliłem auto, przytykam, piszczy, ale nie puści. Pierwszą próbę zrobiłem właśnie, po jakim czasie to się dezaktywuje, bo jak się tak do minuty czasu widzę, auto wypnie i drugie wepnie, to będzie dalej działało. I jak się przełączę, jak tak 5 minut, czekałem 5 minut, znaczy wyłączyłem wallboxa tutaj tym guzikiem, nie, wypiąłem samochód, poszedłem, podłączyłem, od razu alarm, dobra, ok. Nie działa, ale mogę go zrobić w konia. Bo mogę go zrobić w konia w taki sposób, zobaczcie, bo teraz tak, no nie mogę uruchomić tego ładowania, prawda? Nie puści mnie, piszczy. Ale popatrzcie, co ja mogę zrobić, mu gada. Mogę go w konia zrobić. Ja go odpalam. Od razu mu przykładam kartę. I jedzie, także można go oszukać tego, no ale bezpieczniki ma się przeważnie w domu, także nikt wam tego nie włączy, nie wyłączy, skrzynki są pozabezpieczane, nie? I chciałem go jeszcze oszukać na drugi sposób, bo tak wiecie, znaczy wiecie, no ja mam to przejściówkę, prawda, czyli typ 2 nie reguluje mi się w samochodzie, mogę wyciągnąć wtyczkę po prostu, myślałem, że może jak wyciągnę, on nie zobaczy, że tam ma tego stopa zapiętego, to wyłączę, ale nie, to reaguje na zanik poboru prądu, nie, na zanik poboru prądu reaguje i trzeba uruchomić, także teraz to ja muszę, wiecie co zrobić, teraz muszę znaleźć, jak to w cholerstwo wyłączyć, bo zaczną mnie te karty denerwować. A zobaczyłem tam taki napis na dole, że żeby dezaktywować kartę, trzeba się skontaktować z producentem. Także spróbuję jeszcze sam, ale chyba będę musiał się z dolarem skontaktować, żeby dezaktywować tę kartę, bo będzie mnie to denerwowało. Ale zobaczę, powiem wam, zaraz jeszcze spróbuję coś pokombinować. No i słuchajcie, piszę jak byk. Jeśli chcesz dezaktywować kartę, bo ja to sobie przez tłumacza google'owskiego tutaj sobie to przeletem, to trzeba się skontaktować ze sprzedawcą, także muszę się skontaktować ze sprzedawcą. I powiem wam tak, ja się skontaktuję ze sprzedawcą, spróbuję to dezaktywować, a dla was już będzie taka przestroga na przyszłość, bo pasuje mi to już po prostu puścić ten film, żeby jak mam te karty, nie będą do niczego potrzebne, to ich nie aktywujcie. No mówię, z drugiej strony, no jak co komu pasuje, jak się nie aktywuje karty, to wszystko normalnie działa, jak się aktywuje karty, to mamy z karty, no i tyle. Także, żeby nie przedłużać niepotrzebnie, przejściówka działa, wallbox działa, aby co kogo interesowało, to w opisie filmu będą linki do tych produktów. A ja co? A ja słuchajcie, działam dalej, bateria się ładuje, Ewesik pilnuje, o baterii też będzie trochę filmów, bo zdążyłem ją rozjechać tak, że musiał Hubert reagować i to dosyć mocno, także nie takie proste z tymi bateriami, jakby kto sobie tam myślał. Nawet ja potrafiłem to, znaczy zepsuć, nie zepsuć, tylko no mówię ogólnie, pilnując tego, potrafiło się rozjechać, tylko ja szukałem dolnej granicy. Znalazłem dolną granicę, później za późno zareagowałem z ładowaniem.
Bateria się rozładowała do takiego momentu, że już Ewes, który pilnuje, tutaj Ewesik, on nam pilnuje ładnie bateryjki. To jest taki BMS o tej baterii. O, widzicie, ładuje się 100%, ale zwiększam jej dalej parametry. Także cały czas ładowanie, ładowanie, rozładowanie, kombinacje różne. Nauka, nie? Tak jak z tym tutaj, ze wszystkim. Zabawa, nauka. Coś dla mnie, coś dla was. Trzeba kombinować. Dobra, bo to nie o tym. O tym będzie gdzie indziej, bo mi się wątki mylą. Ja czasami tutaj ze trzy eksperymenty różne, trzy filmy naraz robię i później szukam, co do czego powklejać, bo no, tego czasu też nie ma za dużo. A warto pokombinować. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie, trzymajcie się ciepło. Cześć.